Chciałabym wam przedstawić trzeciego gościa znajdującego się w naszym domu i to jest bardzo, ale to bardzo krótka i szybka historia. I on też jest zdziwiony, że tu jest, ja też jestem zdziwiona, że on tu jest. W ogóle wszyscy są zdziwieni, Bazyl, Milik, wszyscy jesteśmy zdziwieni. Więc ja wam opowiem za chwilę i słuchajcie, teraz mam uszykowany ekskluzywny różowy transporterek i musimy jechać do weterynarza, wiecie, bo się umówiliśmy, proszę wejść. Bo jest tak zimno, że zmarzniesz. No, tu mu kocyki napchałam, ręcznik pod spód. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie wiem, czy widzicie, ale ten ktoś, bo właśnie najlepsze jest to, że nawet nie wiadomo, czy to jest dama, czy dom. Nie, no nie wiem, czy to jest samiec, czy samiczka, wiecie? Historię jego opowiem wam za chwilę, jak już będę w domu ze spokojem, jak już wrócimy od weterynarza, bo właśnie dzwoniłam, czy państwo są na miejscu. Jest takie bardzo, bardzo młode małżeństwo u nas i zawsze się śmieję, ale to w sumie nie jest śmieszne, bo u nich leczyć zwierzęta to lepiej niż ludzi w szpitalu czy u lekarzy, wiecie o co chodzi, nie? Mają zupełnie lepsze podejście, wszystko by zrobili, a szkoda gadać po prostu, nie? Także jedziemy i zaraz mam nadzieję, że w jakiś sposób postaramy się dowiedzieć, czy to jest pani, czy pan, bo ja tego też nie wiem. No, jest zimno jak jasny kapelusz. Minus jeden, jeszcze się nie rozgrzała furgonetka. Siedzę w kapturze jak w statku kosmicznym. Dzisiaj próbuję tę kawę. Tę. Dobra. Nie jest kwaśna, bo nie lubię takich kwaśnych. Smakuje mi, ale Kimbo jest dla mnie lepsza. Oczywiście kwestia gustu, ale nie jest zła, absolutnie. Naprawdę nie jest zła. Ty jesteś mniejszy od Bogdana, Boże. Mhm. Czy jak w kinie? Jak wam się podoba? Nie podoba wam się, nie? Ja wcale nie dziwię. Mógłbyś stąd wyjść? Co? Halo? Panie ogromny, chodź. O, piłeś mleczko, widzę, o ryjek białutki. Piłeś mleczko? No chodź. Wróciliśmy, jesteśmy prawie cali i zdrowi. Pan weterynarz tam powiedział, że ma około 5 tygodni ten kotek, że prawdopodobnie będzie to mężczyzna, ale jeszcze trzeba chwilkę poczekać, bo u kotków to tak jest, że trzeba troszeczkę poczekać, bo ciężko jest rozpoznać, jak one są takie malutkie. Więc szykuje się facet. Co do tego, czy ten kotek zostanie, powiem wam tak, na razie chcemy go podratować i tak dalej, a co będzie, to czas pokaże. Ja już też kiedyś w filmie mówiłam, że oczywiście marzy mi się jakiś tam rasowy, jeszcze inny kot i tak dalej, bo są piękne, ładne, fajne, jednakże charakterem nie muszą być takie cudowne, jakby się wydawało. Jednak ja powiedziałam, że gdybyśmy mieli w ogóle jeszcze rzeczywiście brać kotka, to na pewno był to kotek ze schroniska, albo tak jak mówię tutaj, jakiś jak się przybłąka. I słuchajcie, taka krótka historia po prostu. Wyszłam, w ogóle on jest u nas trzeci dzień, także trzeci dzień nawet nie wiedzieliście, że on tu jest. On się jeszcze boi, wiecie, syczy, ale da się wziąć na ręce, jak zje to żmruczy, da się podrapać za ucho, także na pewno jest bardzo wdzięczny i dziękuję nam za to, że go przygarnęliśmy. I słuchajcie, krótka akcja była taka po prostu, że przy oknie balkonowym leżała mi taka mała kulka w jakichś włosów, nie? No i otworzyłam te drzwi i chciałam to wziąć, wyrzucić po prostu, nie? A się okazało, że to jest kotek, nie? No i no nie wiem, on był cały, słuchajcie, cały brudny, nie wiem skąd on przyszedł w ogóle, skąd się wziął ten kotek, nie mam zielonego pojęcia, więc no jak miałam go nie przygarnąć, chociażby nawet, nie wiem, na chwilę, może ktoś później się znajdzie, jakiś właściciel i będzie chciał go wziąć, nie wiem, no zobaczymy, może on u nas zostanie, nie wiem, ja na razie jeszcze na 100% nie chcę nic mówić, ale sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. No i słuchajcie, ja go wzięłam, on się trząsł jak galareta, po prostu wiecie o co chodzi, no galareta, a to jeszcze jest teraz temperatura na minusie, są te wiatry, to ja już widzę, jak on biedak wymarzł, on jest normalnie taki jak dłoń tutaj, naprawdę, on jest tak malutki, że po prostu szok. I ja go wziąłam normalnie, słuchajcie, do łazienki, pod kran, pod zlew i ja go normalnie całego umyłam, on nawet nie zapiszczał, on się tak trząsł, że pewnie ta ciepła woda jeszcze robiła mu jakiś okład i od razu mu było lepiej. Później go owinęłam, słuchajcie, w koc i on tak spał kilka godzin. A potem jak się obudził, mi się śmiać chciał, bo już pewnie dziad doszedł do siebie,
Jak się obudził, to zaczął tak syczeć delikatnie, ale nie tak, że się go nie da wziąć na ręce, tylko rzeczywiście, wiecie, to jest takie profilaktyczne, takie takie delikatne. Nie, to nie jest jakieś takie straszne, że on nie wejdzie na ręce czy coś, także no tak wygląda taka krótka historia w grudniu u nas, no. Nie spodziewałam się takiego zwrotu akcji. Chociaż ja kiedyś mówiłam, że moja koleżanka, ja mówię teraz o tym, gdybyśmy mieli już zrobioną górę, nie? I dół, to moja koleżanka ma trochę mniejszy metraż, ale ma 5 kotów w domu. Tak tylko powiedziałam. Dla zasady, żebyście wiedzieli. No to co, gotowi na kalendarze? Czy ktoś ma jeden z tych kalendarzy, który ja mam i otwiera je razem ze mną? Jedziemy, zaczynamy. Mixit numer 2. Mamy problem, bo ja wyrzuciłam tą osłonkę, na tej osłonce z tyłu było napisane, co to są za batoniki i akurat na tych nie ma, ale to są te mixitki, one są przepyszne, także nie wiem, czy Dawid mnie nie zdąży wyprzedzić z jedzeniem ich, bo wczoraj na przykład nie zdążyłam zjeść batona, tylko mu powiedziałam, że był o smaku takim i takim, a on powiedział, że aha, i potem patrzę, a już go nie ma, nie? No, numer 2 w następnym. Suszone owoce przez kwinia i czereśnia, zarąbiste do tych jogurtów. Ale czacior, dobra. Numer 2, tutaj nie będzie zdziwka, nie? Bo przecież tutaj to będzie norma. I numer 2 tego pachnącego cuda. To ty tak walisz tu w tym kalendarzu. Znaczy walisz, tak pięknie pachniesz. Także mamy świeczuchę. Czyżby romantyczny dzień trzeba było zrobić? To znaczy wieczór. No, jeszcze został nam kalendarz dla kotów. To później. Wszystko mi leci, to znaczy maseczki mi właśnie zjechały. Bo tu stoicie koło maseczek w szafce. Umyłam włosy, jest dużo później i już jest niestety ciemno jak w norze. Jak to przystało na miesiąc grudzień? Nie, coś tu w ogóle muszę poukładać. I co chciałam powiedzieć, że muszę sobie paznokcie pomalować. Jezu, no co mi z tym kaszlem ostatnio się dzieje? Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Mam tak palce pozacinane od tego noża, słuchajcie, mi to tak boli. Ja nie mogę wytrzymać już, to jest coś strasznego. Chciałam powiedzieć, że jutro będzie się działo. No, naprawdę będzie się działo. A kotka na razie wam nie będę pokazywać, bo wiecie co, właśnie teraz śpi za tym, za pralką. Wszystkie kurze wyciera. No. Z takim jednym malutkim się tak boi. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Udało mi się, udało mi się szaleńca wziąć na ręce, ale dobra, no chodź już, jak nie tego, no to idź już, no proszę bardzo. Jaki on jest mały, Boże kochany. Więc słuchajcie, w dzisiejszym filmie stety, niestety to już będzie wszystko. Jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne, to poczekajcie. Rozwiniemy się, gdzie choinka, wszystko będzie. Będzie tyle tych latających różnych rzeczy, że po prostu aż będziemy mieli wszyscy dosyć. Wiecie, nie ma co panikować od razu, nie ma co panikować. Ze spokojem, ze spokojem. Więc słuchajcie, zaczynamy nowy rozdział w naszym życiu. Co będzie z tym kotkiem, zobaczymy. Jednakże wydaje mi się, że iż wy również wiecie, co z nim się stanie. No ale gdyby ktoś chciał mi powiedzieć, że mam się wziąć za robienie dzieci, a nie za przygarnianie trzeciego kota, to niech sobie daruje, bo od razu robi out. Tak wiecie, tak. Ja biorę ten komentarz razem z tą osobą i wtedy takie jest takie poszło, jak taki babolek z nosa. No niestety, no sorry, takie jest życie. Więc co? W drugim dniu vlogmasa, kciuka do góry. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, pa! No nie uciekaj, chodź! No chodź, jaki jesteś maniuni mój! No jaki jesteś słodki! No chodź.